wyglądało przedwojenne Żabno? Mówiąc o przedwojennym Żabnie, myślę, że należy zacząć od tego, że to już było miasto z ponad 600-letnią historią, ponieważ w 1385 roku Żabno uzyskało prawa miejskie. Było to małe miasteczko o prostokątnym rynku, gdzie znajdowały się kamienice zabudowane oczywiście z cegieł, jak również pokryte dachówką. I generalnie można powiedzieć tak, że reszta domów to domy już drewniane, pokryte strzechą i usytuowane nie tyle wokół rynku, co wokół dwóch największych ulic, czyli ulicy Tarnowskiej, która do dzisiaj tą nazwę nosi, ulicy Dąbrowskiego czy ulicy Klińskiego. Wszystko w naszym otoczeniu ulega zmianom. Zmieniają się i miejsca, i ludzie. Znikają domy i ulice, a na ich miejsce wyrastają nowe. Ten proces nie ominął także Żabna. Zmieniło się miasto i odeszli ludzie. Wiele miejsc i twarzy możemy dziś zobaczyć już tylko na starych fotografiach. Nieliczne, niewyraźne i pożółkłe są często jedynym świadkiem przeszłości. Według różnych statystyk mieszkała połowa ludzi wyznania rzymskokatolickiego, drugą połowę stanowili Polacy wyznania mojżeszowego i tak na przestrzeni lat oczywiście statystycznie kształtowała się ta populacja mieszkańców Żabna. Jeżeli chodzi o mieszkańców Żabna żydowskich, generalnie zajmowali się oni tym, czym, z czego są znani, czyli handlu drobnego rzemiosła, ale tu też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo żabieńskich Żydów było rolnikami, bo tereny wokół Żabna to tereny rolnicze. Niektórzy z nich kształcili się na uniwersytecie, byli prawnikami, lekarzami, jak również zasiadali w Radzie Miejskiej w Żabnie w latach przedwojennych i wcześniejszych nawet również zasiadali. W Żabnie te okruchy przeszłości zgromadził pan Paweł Domański, organizując muzeum Ostatnie takie galicyjskie. Do dzisiaj w Żabnie, w Urzędzie Stanu Cywilnego, można odnaleźć izraelickie księgi urodzin, małżeństw oraz zgonów. Cmentarz i czym się różni od katolickiego? Cmentarz żydowski różni się tym od katolickiego, że nie ma takich grobów jak katolicy mają, tylko ma cewy, które są zwrócone wszystkie w jednym kierunku. Poza tym ludzie wchodzący na cmentarz katolicki zawsze powinni ściągać okrycie głowy, a ludzie wchodzący na cmentarz żydowski powinni nakrywać głowy, bo taka jest tradycja. Kto dba o cmentarz i kto go odwiedza?
W tej chwili cmentarz żydowski znajduje się pod jurysdykcją gminy żydowskiej. Odwiedzają go i młodzi ludzie, jak również ludzie z całego świata czy z całej Europy, którzy przyjeżdżają tutaj poszukać swoich przodków. Parę lat temu była taka akcja, gdzie młodzież ze szkół średnich przyjechała tutaj i sprzątała, odnawiała macewy. A teraz po prostu gmina nasza żabieńska też pomaga i na przykład kosi trawę na cmentarzu. Gdzie było getto i kto się w nim znalazł? Getto było usytuowane na początku ulicy Tarnowskiej, u zbiegu ulicy Tarnowskiej i teraz to jest 3 maja. No i w tym getcie znajdowali się oczywiście mieszkańcy żydowscy, żabieńscy, a to getto składało się z kilku domów, a mieszkało tam około 800 osób. No i w 1942 roku to getto zostało zlikwidowane i to zlikwidowane w taki sposób bardzo brutalny, ponieważ część Żydów zostało wywiezionych do Dąbrowy i zostało zastrzelonych na miejscu w Dąbrowie, a część Żydów zostało wyprowadzonych na cmentarz żydowski w Żabnie i również zostało rozstrzelanych, a pozostałą część zapakowano do wagonów i wywieziono do obozu w Bełżcu. Także generalnie z getta żabińskiego praktycznie nie został nikt. Gdybym zapomniał o was, lwy i palmy wpisane, między żyto i sosny na piaszczystych wzgórkach. Gdybym zapomniał ciebie, małopolski Jeruzalem, w złocie i balsamach łubinów, na grobki kapłanów, gdzie błogosławieństwo stało się gestem rozpaczy. Ich dłonie zasłaniały napisy, jak twarze złamane jest drzewo życia, pozostałe wiotkie menory dzikiego kopru. Gdybym zapomniał ciebie, małopolski Jeruzalem, i twoje zabijane na ulicach dzieci, niech będzie zapomniana moja ręka prawa, hebrajskie litery rozsypane w trawie. Przypominajcie Bogu dawne obietnice.